Witam serdecznie. Moim Państwa gościem dzisiaj jest pierwszy szkoleniowiec drużyny Czarnych Radom, pan Wojciech Stępień. Witam serdecznie, panie trenerze. No, witam serdecznie też. Panie trenerze, na początku chcieliśmy pogratulować serdecznie wyniku w Suwałkach. Wreszcie przełamana pasa wyjazdowych spotkań. Można powiedzieć, że wynik 3-0. Ktoś, kto nie oglądał tego meczu, może powiedzieć, że to było łatwe zwycięstwo. Jednak chyba nie do końca było tak łatwo z drużyną z Suwałk. Dokładnie, bo... Trener zresztą gospodarzy wypowiadał się i kibice, że to jest twierdzenie do zdobycia. No, okazało się, że jednak do zdobycia. No, można powiedzieć, że troszkę wykorzystaliśmy ich słabość, że było dwóch zawodników kontuzjowanych. Aczkolwiek nie można lekceważyć takiej drużyny, bo naprawdę nieraz może się spiąć na wyżyny i naprawdę trudno z nią grać. Jeszcze krótko można powiedzieć, że zasłużenie wygraliśmy, bardzo fajnie zagraliśmy, ambitnie, od początku do końca kontrolowaliśmy tę grę, także przełamaliśmy jakąś pasę tych niepoznań wyjazdowych, no ale mówię, no to jest początek ligi, jeszcze różne sytuacje mogą się zdarzyć. Jeżeli się obserwuje mecze różnych drużyn na różnym poziomie i takie coś jak przestoje są nieodzowne chyba w siatkówce, bo naprawdę na poziomie wysokiej klasy, czy to kadry narodowej, też się takie sytuacje zdarzają i jakby nie patrzeć u nas, to podobna sytuacja. No, na pewno poprawiliśmy grę w obronie, ale to jest chyba zasługa dobrze grających i blokujących. Graliśmy w pierwszym tempie, także duża zasługa przy tym była środkowych. W ostatnich meczach z bardzo dobrej strony pokazują się dotychczasowi rezerwowi. Kuba Wachnik chyba powoli staje się tym podstawowym przyjmującym. No i też nie można ominąć dobrego występu Michała Ostrowskiego, który w dość nietypowych okolicznościach wchodzi do pierwszego składu. Bartłomiej Grzechnik, kontuzja. Wychodzi w pierwszym składzie i gra naprawdę bardzo dobre zawody. Ja staram się nie mówić, że to rezerwowi czy coś. Nie mieli jakiejś tam szansy może danej, żeby się zaprezentować. Mieli może słabszy jakiś tam okres i to może troszkę słabiej się prezentowali na treningach. I to my obserwujemy przez cały tydzień. Także zawsze jakieś tam decyzje wspólnie staramy się podejmować, żeby była jak najbardziej trafna i dobra dla zespołu. Kuba miał jakiś tam przesuń, bo wiadomo, że był troszkę przemęczony, bo i w kadrze grał i tu i tam, także na pewno potrzebował jakiegoś tam odpoczynku. Troszkę ten odpoczynek miał, doszedł do siebie, fajnie się wkomponował w zespół, jest naprawdę bardzo mocnym elementem tej drużyny, ale mówię, na treningach, to wszystko wykazuje się na treningach. Jeżeli dobrze się prezentuje, no to dlaczego takiemu zawodnikowi nie dać szansy gry? No. Natomiast Michał Ostrowski, no to jest zawodnik mniej ograny, no wiadomo, że pierwsza liga to jest jakiś tam wyższy poziom, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie się też wkomponował w ten zespół i naprawdę dwa ostatnie występy, naprawdę bardzo świetnie, już chwalony nie tylko przez nas, ale i przez kolegów z drużyny, także to jest chyba najważniejsze. Wasz najbliższy przeciwnik, Kamper Wyszków, doskonale wam znany rywal, z którym rozgrywaliście w zeszłym sezonie spotkania. U nas wygrana 3-0, na wyjeździe przegrana 3-2. Nad czym głównie skupiacie swoją uwagę przed tym najbliższym meczem? Znaczy, znamy z nazwy, a tak naprawdę to tak jak i u nas wiele się zmieniło, bo też bardzo duże roszady były w tej drużynie, także nie mieliśmy sposobności rozegrania jakiegokolwiek meczu kontrolnego z nimi przed sezonem. Znamy ich tylko z różnych nagrań tam tych meczowych. Jest to naprawdę bardzo mocny zespół, też wielu jest bardzo doświadczonych zawodników. Jest duże wzmocnienia poczynili też korzystając z zespołu Prona Hajnówka, gdzie wzięli dwóch zawodników, trzech zawodników bardzo fajnych, dobrze ich prezentujących, także my ich nie znamy, no, także poznamy się prawdopodobnie w sobotę. Po ostatnim wygranym meczu w Suwałkach został pan zapytany przez dziennikarzy, dlaczego nie robił pan żadnych roszad. Odpowiedź była krótka. Pyka, to się nie tyka. Zatem w meczu z Kamperem możemy spodziewać się chyba żadnych zmian. Znaczy ja nie mówię, że wyjściowej szóstce, bo mi chodzi o to, że jeżeli szóstka fajnie gra i wychodzi ta gra, także nie staramy się tego jakoś tam jeszcze bardziej poprawić, bo to można coś sknocić. Także Jak pyka, to się nie tyka, no, tak się mówi, no i tego się trzymamy. A odnośnie wyjściowej szóstki, no jeszcze nie jest podjęta decyzja, aczkolwiek no, mamy jakiś plan i bardzo możliwe, że podobnie będzie jak w Suwałkach, ale to jest bardzo możliwe. Bo jeszcze jest parę dni,
i może być jakaś kontuzja czy coś, czego sobie nie życzymy, bo naprawdę jeszcze raz powtarzam, że bardzo fajną robotę robi Marcin Górka i na każdym kroku, jak to się mówi, reperuje naszych chłopaków.